każdym kilometrem nastolatka czuje się coraz bardziej zaniepokojona. Nie rozpoznaje okolicy i martwi się reakcją rodziców na to, że wymknęła się z domu. Nie odbierzesz telefonu? To tylko mama. Oddzwonię potem. Właściwie, który to był szpital? Dlaczego wyjechaliśmy z miasta? No jak? Przecież mówiłem ci, że zdarzenie miało miejsce poza Warszawą. Piotrek leży w szpitalu w Grodzisku. No ale do Grodziska chyba nie jedzie się przez las. Rzadko przyjeżdżam na Mazowsze. Musiałem coś pokręcić. Widzisz, jaka jest ze mnie sierota. Ja już nie mam internetu. Nie ma pan może komórki z GPS-em? No jasne, ale w kieszeni kurtki w bagażniku. Zaraz tutaj na boku się zatrzymamy, to ogarnę. Rozbieraj się, Dlaczego? Niech pan mnie zostawi, wszystko powiem Piotrkowi! Czy ty nie rozumiesz sytuacji? Ale ty jesteś głupia, to ja jestem Piotrek. Nie! Ratunku! Nie krzycz, nie krzycz, i tak cię nikt nie usłyszy. I potraktuj to jako terapię. Nie! Wiem, czego ci braknie w tych twoich lesbijskich marzeniach. Spodoba ci się to. Zobaczysz! Co, jesteś? Chyba tak. Dziękuję. Trzeba go związać, zaraz się ocknie. Poszukam może malinka holotniczego w bagażniku. Zobacz, czy ma apteczkę i koc termiczny. Dziewczyna cała się trzęsie. Rzeczywiście jest trochę zimno. Nie jest zimno, tylko jesteś w szoku. Zaraz zadzwonimy na policję, podasz swoje dane i tego tu gwałciciela. Ja nawet nie wiem, kim on jest.